Ogry są jak cebula. Śmierdzą? Tak. Nie! Bo się od nich płacze? Nie! A jak się je zostawi na słońcu, to robią się brązowe i rosną im włoski? Nie! Warstwy! Cebula ma warstwy. Ogry mają warstwy. Cebula ma warstwy, dociera. Ogry mają warstwy. Przysłużysz się dobrej sprawie. Jakiej dobrej? To zwykła kradzież, ojciec. W dodatku, co kradniemy? Umówmy się, no śmieci, no. To nie kradzież. Bierzemy to, czego nikt nie chce. Ale jak nikt tego nie chce, to po co kraść? Nie jesteśmy. Tak sobie możemy gadać bez końca. Jedno jest pewne. Jeśli jest się tym, co się je, to ja nie będę jadł byle czego. Ośle, pojedziemy na skróty. Zwariowałeś? A niech mnie zakopią, ale wielki, co? Ej, stary, ja nienawidzę pająków. Weź, przestań! No i czego się tak boisz? Idziemy. Żyją przy szosie, mogą mieć ołowice. Miau. Jestem królem tego skwerka. Ciekawa aranżacja. Mam chyba wszystko, czego mógłbym zapragnąć od życia. Pełną lodówkę, moją telewizję kablową. No i oczywiście lasagne. Dokładnie. Dobrze być królem. Daleko jeszcze? No bardzo śmieszne, no, bardzo śmieszne, wiesz? No naprawdę jak dziecko. No naprawdę jak dziecko, no. To dlatego nikt nie lubi ogrów. No proszę cię bardzo. Proszę cię bardzo. Słowem się już nie odezwę. No nareszcie. Jogi, halo, tu Ziemia. Jogi. Kraczam. Czekaj! No, czekaj! Idź tam, proszę! Obiecałeś panu strażnikowi! To prawda! Bubu, tracę panowanie nad sobą! Kto kieruje tu w środku? O, strasznie mnie swędzi tyłek, ale przez ten głupi kołnierz nie mogę się podrapać! O! Hej, kolego, jest sprawa! Jak się nazywasz? Świeżbidrap, panie. No, idealnie! Jak byłem w sierocińcu, opowiadaliśmy sobie bajki o odnalezionych rodzinach i o przyjęciu takim jak to... O przyjęciu z tortem, z prezentami, z półmiskami wędlin. O przyjęciu z bliskimi, którzy zjechali z daleka, żeby nam dobrze życzyć. Niewiele wiem o rodzinie, ale wasza musi być najmilszą rodziną na świecie. Dlatego chcę wam podziękować. Bo od dzisiaj wiem, życie może być bajką. Wszystko przygotowałeś? Nie. Jeszcze nie przybrałeś choinki, nie powiesiłeś skarpetek i nie podłożyłeś bombek? Nie! Ale chociaż ubiłeś karpia? Ośle, wbij to sobie do tego łba! Nikogo nie obchodzą te głupie, przereklamowane święta! Nasze pierwsze święta! O, tak się cieszę! Nasze pierwsze rodzinne święta z dziećmi. Prawda, że cudownie? O tak! To ci dopiero... Diagnoza? Dojrzewasz? Wow, co? Późno już. Czas się pakować. Czy zauważyłeś już owłosienie na ciele? Może w rejonie twarzy, piersi, pach lub okolic? Dzięki, dalej nie trzeba. Być może zdarza ci się budzić z rozstawionym namiotem. Wystarczy, zapakujmy się do tej walichy. Kwiecień czy plecień czy maj, ty mi tylko sygnał daj, a zjawię się je. To przyjaźń jest! A, pióro! Dziękuję, Andrzej. To wszystko? Kochanie, wiesz, że nie mam czasu na zabawę. O, tak, niech to naprawdę. Tracę już głowę. Nie dokazuj, jak taty nie będzie zgoda, Kajtku. Już nie mogę się doczekać, jak zacznie rozumieć wszystko, co do niego mówimy. No dobrze, o co tobie chodzi, co? O głosy. Głosy? Aha, tutaj, mówią mi, co mam robić. Słyszysz głosy? W swojej głowie, tak? Czasami. A tak konkretnie, to co one ci każą robić? No, mama Beth ofiaruje mi roboty w sklepie. To ekstra. Charlie, pogadamy o tym, jak już dostaniesz stypendium. A póki co, nie wracasz w środku nocy, jasne? Jasne. Masz coś do dodania?
Mówiłem ci już, że cię nie lubię? Tak, to masz z głowy. Nie fart. Bądź dzielny. Przypluskaj się tu do nas. Ładnie. Zuch, chłopak. Tak trzymaj. Tylko brzuszka sobie nie obetrzyj. Strasznie ci dziękujemy, Gerard. Od tej chwili, stary, skałka jest twoja. Ale wygodnie, co? Koniec zabawy! Stawaj! Chwila, moment, co jest grane? Cisza! Co tu robisz? Szukam wyjścia z tego cyrku! Szukaj go wewnątrz. Ale ja się chcę wydostać na zewnątrz, jasne? Radzę, abyś mnie wysłuchał. Straszliwa klątwa zagraża twemu życiu. Ty weź lepiej idź na spacer, przewietrz sobie trochę w tej bańce, wiesz? Co to ma być? Szpieg blefuskian! Nie jestem ble czymś tam, nie wiem w ogóle co to jest. Może mi ktoś powiedzieć, gdzie ja trafiłem? Do królestwa Liliputu. Lili co? Największej i najwspanialszej krainy na świecie. Chwała Liliputom! Chwała Liliputom! To jest obłęd. To jest chore. Dobra, dosyć. Gdzie te ukryte kamery? Wiesz, jak ktoś nie ma talentu, to trzeba mu to powiedzieć, a ty cóż, przechodzisz dalej. Jestem na tak, maleńka! Mówisz serio? To było ekscytujące! Jesteś prawdziwym Voice of Tropic! Masz X-Factor po prostu, hipnotyzujesz i masz show w moim kasynie! Pewnie! A tak w ogóle to jak stara jest dżungla? Była tu, zanim się urodziłeś i pewnie trochę sobie pobędzie. Po tym jak umrzesz. Widzisz, dżungla jest poza czasem. Dokąd prowadzisz tych więźniów? To więźniowie. Widzę, dokąd ich prowadzisz? Prowadzę tych więźniów, aby ich uwięzić w więzieniu. Tak, prowadzę... Milczeć! Jeszcze słowo, a naprawdę pożałujesz. Przejmujemy ich. Nie, nie trzeba. Proszę tylko wskazać mi drogę. Dam sobie z nimi radę. Wiesz, czego mi teraz brakuje? Czego, Ojcze Święty? Wycieczek. Spływów kajakowych. Tatry o tej porze powinny już być pokryte śniegiem. Słyszałem o takiej miejscowości. Nazywa się Rocaraso, wysoko w górach. Podobno można tam dojechać w 2,5 godziny. Dziękuję ci, Staś. Proszę, Ojcze Święty. Nie jedz tyle. Mógłbyś trochę schuść, pucule. Daj spokój, grzechu. Tyje się tak przyjemnie. Schudnąć dużo trudniej. Brawo, Pucule. Grzechu, zawiodłam się na tobie. Ja tylko udaję Grażynę Torbicką. W rzeczywistości jestem wróżką. Nie traćmy wiary w magię telewizji. Grzechu nie powie więcej schuść, a wróżka na pewno mu wybaczy i pozwoli schudnąć. Poprawna polszczyzna, źródłem sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.